Czy na pierwszej pętli, już po drugim odcinku byliśmy w dziesiątce chyba, albo na 10 czy 11 miejscu w generalce. No na 10, co było naprawdę niezłe. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy, podrzuciliśmy tempo w miarę szybkie, ale bezpieczne. Ale na trzecim odcinku to już wszystko się rozsypało, bo przeszczeliśmy jeden zakręt, wjechałem tak naprawdę na taśmy, tak bezpiecznie, żeby nie uderzyć w nic, a nie można było wstecznego wrzucić, bo ze skrzynią coś się działo i zanim wyruszyliśmy stamtąd, to minuta z kawałeczkiem minęła i jeszcze na tym odcinku 500 czy kilometr dalej to kapcza złapaliśmy i musieliśmy dojechać 4 km na kapciu, co kolejne 2 minuty straciliśmy i tak naprawdę to cały dzień poszedł no na marne tak naprawdę. Ale teraz na drugim pętli postanowiliśmy szybko jechać, żeby nie tracić wiarę. I na pierwszym odcinku szybko pojechaliśmy, myślę, że 6 dyszek straciliśmy do Janka Chmielewskiego, coś podobnego, w sekundzie to było na pewno, a na drugim to też w miarę... Półtorej sekundy. No okej. Okay. To tylko też skrzyżowaliśmy lekko drążek, czyli auto nie prowadziło aż tak i mieliśmy na drugim odcinku obróciło nam się na jednym miejscu, ale poza tym wszystko okej, okay, tylko szkoda, że na trzecim podobno kołtun coś wydachował czy coś i to niefajnie to wygląda.